kreatyna. Zrobi z ciebie syna. Weź laskę na siłkę, a nie do kina. Chyba że leci tam nasz odcinek, to oglądaj dalej, a poznasz prawdziwą siłę. W dzisiejszym odcinku omówimy dla was 10 korzyści przyjmowania kreatyny, zapewne o których większość osób nie wie. Numer 1. Kreatyna poprawia wydajność na treningu. Jest ona chyba najbardziej znana właśnie z tego, ale jak mówią badania, może być również pomocna w poprawie wyników sportowych w różnych dyscyplinach, od siatkówki, kosza czy też boksu. Fakt, że przyjmowanie kreatyny może poprawić twoją siłę i moc, może również przekładać się bezpośrednio na wiele typów sportowców innych niż dwuboiści czy trójboiści. Suplementacja kreatyną poprawi również twoją wytrzymałość, umożliwiając ci wykonanie np. kilku powtórzeń więcej w serii, niż gdybyś jej nie suplementował. Badania wykazały, że kreatyna może prowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia wyczerpania podczas ćwiczeń. Może to być bardzo korzystne dla sportowców, którzy muszą wydłużyć czas do tego, aby ich mięśnie zaczęło odczuwać zmęczenie. Stwierdzono również, że poprawia czas reakcji, pomagając sportowcom szybciej reagować i podejmować szybsze decyzje. Kreatyna pozwala na szybszą regenerację między meczami lub sesjami treningowymi, pomagając trenować jeszcze ciężej i jeszcze z większą objętością treningową. Numer 2. Kreatyna zwiększa retencję wody w organizmie. Jak już wiesz, kreatyna pomoże ci zwiększyć masę mięśniową, ale nie wszyscy wiedzą, że retencja wody w organizmie jest jednym z czynników wpływających na ten proces. Dokładny mechanizm nie jest jeszcze do końca poznany. Wiemy, że przyjmowanie kreatyny związane jest ze zwiększoną retencją wody. Może to prowadzić do zwiększenia masy ciała, przez co możesz spodziewać się, że będziesz ważył od 0,5 do 1,5 kg więcej po takim tygodniowym ładowaniu kreatyną. Mięśnie wtedy będą wyglądały na większe i pełniejsze. To zjawisko oczywiście pomaga we wzroście mięśni, ponieważ zwiększa się nawodnienie komórek mięśniowych oraz zwiększa się nacisk wywierany na błony komórkowe i cytoszkielety znajdujące się w komórkach mięśniowych. Jest to jeden ze sposobów, w jaki kreatyna może prowadzić do zwiększenia syntezy białek mięśniowych, ponieważ budowanie mięśni polega na syntezie białek w szybszym tempie niż ilość, która jest rutynowo rozkładana każdego dnia. Numer 3. Kreatyna może pomóc w poprawie struktury kostnej człowieka poprzez jej zdolność do zwiększania masy mięśniowej, co z kolei może prowadzić do zwiększenia gęstości kości. Badania wykazały, że przyjmowanie kreatyny może prowadzić do zwiększenia mineralizacji kostnej, co jest istotne w kontekście zdrowia i siły kośćca. Numer 4. Kreatyna może zmniejszać stany zapalne, co wynika z jej zdolności do zmniejszania produkcji niektórych cytokin prozapalnych. Badania wykazały również, że kreatyna może zmniejszyć markery stresu oksydacyjnego, co jest korzystne dla zmniejszenia ogólnego stanu zapalnego. Trochę upraszczając, wszystkie te czynniki mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, związanych z stanem zapalnym, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, rak czy choroba Alzheimera. A teraz przerwa na autoreklamę. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, może zainteresują Cię też nasze e-booki z gotowymi planami treningowymi dostępnymi na stronie gotowynatrening.pl. Numer 5. Kreatyna redukuje bolesność i zmęczenie mięśni. Jest to spowodowane zdolnością kreatyny do zwiększenia produkcji fosfokreatyny, która pomaga opóźnić zmęczenie, dostarczając mięśniom więcej energii. Pomaga w tworzeniu trifosforanu adenozyny, znanego również jako ATP. Kreatyna pozwala na produkcję większej ilości ATP, aby zapewnić mięśniom więcej energii, a ponadto może pomóc zmniejszyć uszkodzenia mięśni, które są jedną z głównych przyczyn bolesności. Badania wykazały również, że suplementacja kreatyną może prowadzić do zwiększenia zawartości jej w mięśniach i zmniejszenia uszkodzeń mięśni, dzięki czemu szybciej będziesz się regenerował po wykonanej jednostce treningowej. Numer 6. Kreatyna poprawia funkcje kognitywne, czyli bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie twojego mózgu. Badacze z Uniwersytetu w Sydney odkryli, że suplementacja kreatyną poprawia funkcje poznawcze osób starszych, zarówno umysłowe, jak i fizyczne. Inne badania również wykazały podobne efekty. Na przykład wykazano, że krótkotrwałe przyjmowanie kreatyny może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych, takich jak lepsza pamięć i zwiększenie inteligencji, co sugeruje, że przyjmowanie kreatyny może mieć wiele pozytywnych skutków nie tylko u osób starszych, ale również w różnym wieku. Numer 7. Kreatyna może wspomagać leczenie cukrzycy. Badania wykazały, że kreatyna może zwiększać wrażliwość na insulinę, co może pomóc diabetykom lepiej kontrolować poziom cukru we krwi. Należy pamiętać, że korzyści, jakie kreatyna zapewnia w przypadku cukrzycy, nie są na
nawet w przybliżeniu tak duże jak korzyści płynące z aktywności fizycznej i zdrowej, zbilansowanej diety, dzięki czemu poziom cukru we krwi będzie bardziej znormalizowany. Kreatyna będzie tak naprawdę dodatkiem do walki z chorobą. Numer 8. Kreatyna może pomóc obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Jest to powiązane ze zwiększeniem wydolności mięśnia sercowego. Gdy serce pracuje często, ciśnienie krwi i tętno mają tendencję do obniżania się, ponieważ serce nie musi tak ciężko pracować, aby przepompować krew w całym ciele. Badania pokazują również, że suplementacja kreatyną może poprawić ogólny stan naczyń krwionośnych, co dodatkowo może pomóc zmniejszyć ciśnienie krwi. Numer 9. Kreatyna wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. Badania wyraźnie wykazały, że kreatyna może prowadzić do zwiększania beztłuszczowej masy ciała i budowy masy mięśniowej, jednocześnie powodując zmniejszenie tkanki tłuszczowej, która może powodować ogólną poprawę składu ciała. Poprzez zwiększenie masy mięśniowej wzrośnie tempo metabolizmu spoczynkowego. Utrzymanie dużej ilości masy mięśniowej kosztuje organizm dużo energii, więc będzie on spalał więcej kalorii w ciągu dnia, co prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Numer 10. Kreatyna może wspomagać leczenie niektórych chorób i stanów neurologicznych. Na przykład wykazano, że kreatyna ma działanie neuroprotekcyjne u osób chorujących na chorobę Alzheimera i Parkinsona. A co to ta neuroprotekcja? To wszelkie mechanizmy, których celem jest przeciwstawianie się ubywaniu neuronów oraz utrzymanie struktur i funkcji komórek nerwowych w sytuacji, gdy doszło do ich uszkodzenia. Przyjmowanie kreatyny może być korzystne w leczeniu schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Huntingtona i urazowe uszkodzenia mózgu. Ta zdolność kreatyny jest powiązana z fosfokreatyną w mózgu. Badania wykazały, że zwiększenie fosfokreatyny w mózgu pomaga dostarczyć mózgowi energii, która może być wykorzystana w leczeniu tych wszystkich chorób neurologicznych. Jednak potrzeba na ten temat większej ilości badań, aby móc zrozumieć w pełni potencjalne korzyści terapeutyczne. Dajcie znać w komentarzach, czy znajdziecie przynajmniej jedną korzyść, którą właśnie Wam wymieniliśmy. Nie zapomnijcie o subie, o dolnięciu dzwona. My się widzimy w kolejnym epizodzie na kanale Gotowy na Trening.